Rak może dotknąć każdego i w każdym wieku. W Kifli i okolicach prawie 4000 osób żyje z nowotworem. Świadomość raka jest ważna, ponieważ istnieje wiele fałszywych informacji na ten temat. Dlatego chcemy porozmawiać z mieszkańcami Kifli o znaczeniu jego wczesnego wykrywania. Rak zdiagnozowany we wczesnym stadium, gdy nie jest zbyt duży lub nie rozprzestrzenił się, ma większą szansę na skuteczne leczenie. Czym jest rak? Twoje ciało składa się z bilionów komórek. Jeśli te komórki zaczną rosnąć, rozmnażać się w nadmiernym stopniu, może rozpocząć się choroba nowotworowa. Wzrosty mogą rozpocząć się w dowolnym miejscu ciała i mieć przerzuty. Jedna na dwie osoby w Wielkiej Brytanii zachorują na raka w ciągu swojego życia. Wiele osób w Kifli nie zwraca uwagi na objawy, ponieważ boją się najgorszego i nie chcą wiedzieć, ale wcześniejsze wykrycie raka ratuje życie. Życie z nowotworem może być trudnym okresem dla ludzi, rodzin, społeczności, ale nie jesteś sam i bezpłatne wsparcie jest dostępne za pośrednictwem NHS, organizacji charytatywnych, grup społecznych, a także społeczności lokalnych. Wykrycie raka we wczesnym stadium ratuje życie. W większości przypadków nie będzie to rak. Ale jeśli tak, wykrycie go na wczesnym etapie może mieć ogromne znaczenie. Jeśli coś nie wydaje Ci się właściwe, np. krew w kale, nietypowe grudki lub kaszel utrzymujący się dłużej niż 3 tygodnie, umów się na wizytę u swojego lekarza pierwszego kontaktu lub z pracownikiem służby zdrowia. Nie wszystkie objawy poważne mogą nie być powodem do niepokoju, a może to pomóc uspokoić umysł. Wizyty w przychodni z lekarzem będą odbywać się z szacunkiem i na osobności i wszelkie objawy będą wzięte pod uwagę. Zaangażowanie w lokalnej społeczności pomaga, więc nie ukrywaj się przed nią. Nie jesteś sam i możesz liczyć na wsparcie i porady. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź się, żeby nie było za późno.